gratuluję trenerowi zdobycia 3 punktów, gratuluję jego drużynie. Ten mecz tak się ułożył, że niestety nie po naszej myśli. Mieliśmy plan, żeby nie stracić gola, strzelić tą bramkę najszybciej, wtedy będzie grało nam się dużo łatwiej. Niestety tylko w teorii nieraz jest to wszystko fajnie, skrupulatnie przygotowane. A plac gry niestety weryfikuje pewne sytuacje wojskowe, mają wpływ bezpośredni na to, że realizacja tego planu czasami skrzętnie przygotowanego niestety nie może być wdrożona w dalszej części. Trzeba jakby improwizować, trzeba szukać innych rozwiązań. Bramka, która została zdobyta przez zespół Stylów na 1-0, na pewno w jakiś sposób ograniczyła nam możliwości. Wiadomo, wtedy jeszcze bardziej skomasowana obrona Tysza mogła funkcjonować, czekając nam na kontratak. Niestety potem po błędzie Daniela Osieckiego straciliśmy drugą bramkę i tak naprawdę ta poprzeczka rosła coraz wyżej, konsekwencje tak wysoko, że nie byliśmy w stanie już jej przeskoczyć po stracie trzeciego gola. W szczególności mieliśmy sytuację swoją Maćka Rogalskiego, przystanie 1-0 dla tego, którą powinien strzelić. I wtedy, idąc za ciosem, pewnie ten mecz ułożyłby się inaczej, dzisiaj nie wiemy, ponieważ to tylko hipotetycznie można rozpatrywać. Skuteczna jakby ustawiona formacje, wszystkie formacje skutecznie ustawiły się zespołu Stylów i bardzo ciężko grało się w tym ataku pozycyjnym. Wiemy, że to boisko do najszerszych nie należy. Ciężko się prowadzi tą grę w takim ataku. Niestety przegrywając 2-0 w przerwie zareagowałem wprowadzając Szczota, który miał ożywić akcje rozstrzelające, bo jednak 1-1 miały być to atutem. Mieliśmy ograć bocznych sektorem, dośrodkować ewentualnie piłkę. Niestety, tak jak powiedziałem wcześniej, że straciliśmy bramkę z Stylofenem, wtedy muszę zobaczyć, jak to jeszcze się wydarzyło. Uważam, że tam by miała prawo przejść ta piłka, ale w konsekwencji 3-0, które sprawiło, że niezmiernie trudno nam się grało. W perspektywie każdy widział 3 bramki, które trzeba robić. Dążyliśmy do zdobycia gola. Napływ nasz był, uważam, że bardzo duży. Byliśmy w drugiej części meczu zespołem zdecydowanie lepszym pod względem prowadzenia gry, ale tak jak trener powiedział, że nie posiadanie piłki procentowe, tak, a skuteczność przekłada się na wynik i z tym się muszę zgodzić, chociaż szkoda, bo były fajne sytuacje, były dobre sytuacje, które mogły zakończyć się golem. Jeszcze wtedy zostawało jakiś limit czasu, gdzie można było doprowadzić do remisu. No niestety tak się nie udało i w konsekwencji ponosimy porażkę.